ile pan zostaje prezydentem Warszawy, jeżeli pan wygra te wybory? Ja się koncentruję w tej chwili tylko na Warszawie. Powtarzam, to pan zawsze odpowiada. To bo dokładnie tak jest. Ja mam tyle do zrobienia w ten rok. Będziemy oddawali kolejne inwestycje, które zmienią kompletnie centrum miasta. Największą spalarnię śmieci w naszej części Europy, kolejne linie tramwajowe. Jest tyle do zrobienia, że mnie nurtuje tylko i wyłącznie to. Ale panie prezydencie, pytam też w imieniu tych, którzy będą głosować na pana, bo oni mają prawo wiedzieć, czy pan zostaje tym prezydentem na półtora roku. Mówię o prezydencie Warszawy, jeżeli pan te wybory wygra, wciąż będziemy to sobie dopisywać gdzieś moim dróżkiem, czy też zostaje pan prezydentem na całą kadencję, na 5 lat. Ale nikt nie jest w stanie tego rozstrzygnąć w 100%. Ja ale to pan mówię całkowicie szczerze. Wiedzieć. Ja się skupiam na Warszawie, nic mnie innego w tej chwili nie interesuje. Dobry wieczór. Nie wiem, czy nie mówić szeptem, ponieważ pan Donald Tusk ujawnił, że pan Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie. I on jest tajnym prezydentem Rzeczpospolitej obok tej funkcji prezydenta Warszawy. Teraz już przejdę do tej Warszawy i mogę już nie konspirować. Najlepiej to wychodzi Warszawa na tym, jak pan Rafał Trzaskowski nic nie robi. No ale chyba jest niemożliwe, bo on lubi się wtrącać w różne rzeczy, a on nie dlatego opowiada teraz, że się skupia wyłącznie na Warszawie, że ma takie intencje. Nie, nic podobnego. On po prostu nie wie, czy w ostatniej chwili Donald Tusk nie wywinie mu numeru i sam się nie zgłosi jako kandydat obecnej opcji rządzącej na prezydenta. I wtedy pan Trzaskowski, jak to zwykle bywa, uszy po sobie i będzie słuchał, co mu jego mentor i właściwie dowódca mówi. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Krzysztof Fezet, dobry wieczór państwu. Powiem ci, Staszku, szczerze, naprawdę szczerze, tak jak pan Donald Tusk pisał szczerze swoją książkę, pod tytułem zresztą szczerze, prawda? Że mnie już jest żal pana Rafała. Ile razy można biednego człowieka ciągać po telewizjach, po radiach, po różnych portalach internetowych i ciągle zadawać mu to samo pytanie, czy pan to tak na poważnie do tego ratusza Warszawy, czy jednak pan będzie chciał być prezydent? Co ten człowiek ma odpowiadać, skoro on tego nie wie? Tego nawet prawdopodobnie jeszcze sam Donald Tusk nie wie, bo jeszcze mu nie wyszło z sondaży, jak to będzie, czy zrobi tak, jak zasugerowałeś, że w ostatniej chwili po prostu ciach i wtedy pan Trzaskowski już naprawdę zmieni się w panią Kidawę-Błońską, no bo raz już ją podmienił, no to teraz on się sam stanie taką, powiedzmy, męską wersją pani Kidawy-Błońskiej, jeśli coś takiego w ogóle we wszechświecie może obowiązywać. No bo przecież co ma odpowiedzieć? No to proszę zapytać premiera Tuska. No ale czego pan chce? A on nie wie, czego może chcieć, bo jak powie tak, bardzo chcę być prezydentem Rzeczpospolitej Polski, a Tusk powie chcieć, to sobie możesz. Bęcki dostanie. Od razu, tak, na początek. A jak powie nie chcę, to usłyszy nie chcieć, to sobie też możesz ewentualnie, bo jak cię partia matka wystawia i to nie do wiatru, tylko akurat na urząd, to masz to wziąć. No i wreszcie rzeczywiście z tym takim, z tą konspiracją, o której mówiłeś. Tajny urząd prezydenta. No bo wiesz, czy pan Tusk twierdzi, że pan Trzaskowski wygrał, tak? Pan Trzaskowski tego o tym nie wie. Nie wie chyba. Ale no to tak, jak to jest tajne, nie wierzy Tuskowi. Albo jak to jest tajne, to on sam może nie wiedzieć, czy urzęduje, czy nie. Jako prezydent RP. No bo wtedy miałby taki, nie wiedziałby, czy co robi. A jeszcze ciągle na korytarzach zmyła. Dzień dobry, panie prezydencie. Prawda, że nie mówią dzień dobry, panie prezydencie miasta stołecznego Warszawy, tylko dzień dobry, panie prezydencie. Jak się pan prezydent dzisiaj czuje? I on już po prostu nie wie, czy ma jechać do Belwederu, czy do ratusza. Potwornie sponiewierany politycznie człowiek, ale troszkę płaci za własne błędy. To znaczy zawsze chyba w przypadku pana Rafała jednak mieliśmy do czynienia z takim ogólnym i szczegółowym zaniechaniem. To znaczy on mało kiedy powiedział, czego on na przykład chce. No teraz opowiada te farmazony, że to Warszawa, bo ja tu tramwaj będę kopał, chodził w tym żółtym kasku, wywiadów udzielał w tramwaju, pustym zresztą i niejadącym. No krótko mówiąc, nie jest to człowiek, który ma wpływ na własną karierę, więc trzeba by przestać o to pytać, bo to już jest nieludzkie. No ale pytanie jest takie, czy lepiej by było, żeby on teraz nic nie robił i skupił się na tym, żeby tam potem wystartować, no bo to już raptem jest no rok właściwie z malutkim ogonkiem, jak mówił Nikodem Dyzma.
Więc może to już czas, żeby przećwiczyć te wszystkie warianty rozmów, kampanii, no bo inaczej musi mówić w Warszawie, to ma do zbajerowania powiedzmy 2 miliony ludzi. No natomiast tak. W Polsce ma do zbajerowania 37 milionów. No ludzi. Tak, to troszkę inny rozmach jest, prawda? Tylko, a znowu to jest człowiek, z jednej strony bardzo nie lubiący gigantomanii tak zwanej i bardzo lubi używać tego pojęcia, a z drugiej strony no też wiemy doskonale, że to ego to ma jeszcze wyższe. Jak nie niż lubi? Wzrost. A słyszałeś, największa spalarnia w Europie? A to już nie jest gigantomania. To nie jest. Aha. Ale jest największa. Czy ma być największa? No. Chwileczkę, mówimy o panu Trzaskowskim. W tej części Europy. Ma. No tak, ale nawet w tej części Europy, bo na zachodzie może takich wielkich nie budują w ogóle. No tak. No ale na zachodzie to nie, wiesz, no może nie ma tak, że jest 7 składowisk niemieckich odpadów, których nie możemy się doprosić z naszych najserdeczniejszych przyjaciół z zachodu, żeby to wreszcie zabrali ten syf, tak, i te wszystkie właśnie dziwne prezenty. I jak ale... mówisz to słowo na S, to ja sobie pomyślałem tak, a jeśli ta spalarnia będzie taka wielka i wymknie się spod kontroli tak jak niejaka czajka i to wszystko wyleci w powietrze, ten nasy. No to pan Tusk będzie się musiał tego odseparować i wtedy pojedzie do Brukseli może. No i co wtedy? No bo tak, no my zostaniemy z tym. Rzeka z tym, to tam wiadomo, ale jak to pójdzie, to nikt tego nie ograniczy, bo to trzask pras. Jeszcze jedną rzecz chciałem pójdzie. Powiedzieć w obronie pana Rafała Trzaskowskiego i tego, jak no naprawdę jest niedobrze traktowany przez pana Tuska i przez kolegów partyjnych. Przecież wtedy, kiedy dowiedział się, że partia matka Platforma Obywatelska planuje zrobić z niego nową panią Kidawę-Błońską, to 10 dni nie spał. 10 dni mówił, że bił się z myślami, dobrze, z myślami, prawda, bo tam różni są politycy, i 10 dni nie mógł zasnąć. To jak, ale to ile on teraz nie będzie spał? Ale z czyimi myślami on się bił? No chyba nie ze swoimi jednak. No chyba nie. Nie, no ze własnymi myśli. Bić się z własnymi? Nie. Zwykle z cudzymi się tam bije. No, może bił się z myślami pani Kidawy-Błońskiej, a to już jest zadanie... A jakie znalazł? W dziele Mikołaja Kopernika o obrotach stref niemieckich. Aha. Wydaje mi się, że tam są zawarte te najważniejsze osiągnięcia. Ja myślałem, czy jest w Polsce taki mikroskop. Mikroskop? Mikroskop to jest. Mikroskop, i makroskop też jest nawet. Mały Niemiec, mikroskop. No, mikroskop tak. A to ja też myślę o makroskopie, czyli wielkim Niemcu. No to na szczęście nie są tematy polityczne, przecież w ogóle zupełnie, ani trochę. No ale cóż, no pan Rafał... W konwencji alo alo zaraz znajdziemy. Chyba tak, ale pan Rafał no, ma, że tak powiem, ciężkie czasy przed sobą. Tutaj teraz ta kampania, tu Lewica wystawiła jeszcze kandydatkę. No i jeszcze nawet z tak fajnej rzeczy, którą mógł zrobić. No prawda? I pan Tobiasz Bocheński jest. Jeszcze jest pan Tobiasz Bocheński. Który jest taki, no w wielu dziedzinach jest lepszy od pana Rafała, a jakby w ten sam sposób. Ale nie sądzę, żeby tak palety zrobił albo drzwi, żeby tak skleił jak pan Rafał. A to nie. Tego nie. Czyli ale to nie są tego, te dziedziny. Ale te sklejenia to nikt w Polsce nie potrafi. A, widzisz, czyli w czymś jest najlepszy jest pan Rafał. Absolutnie. Natomiast na pewno nie jest najlepszy pan Rafał Trzaskowski w spotach świątecznych. To jest, wydaje się, zadanie naprawdę, no byle pan Gomoła dałby sobie radę, żeby coś tam, jakieś jajeczko, coś, no zresztą już nie będę podpowiadał panu Gomole, bo on zaraz będzie chciał kasę za to pewnie. Ale zrobić spot świąteczny. Albo się coś nagra. Tak, albo się nagra. Będzie i żeby z tego spotu wynikało, że ten wielki szacunek, który pan Rafał Trzaskowski dla płci pięknej ma zapewne jeszcze od czasów liceum, kiedy koleżanki nazywały go tam, no, wiesz o co chodzi, tam nie będę już teraz, ja to wiem, brzydkie ale słowo, no. Czy to nie jest autoreklama? I czy koleżanki wiedzą, że go tak nazywały? Nie, ale może chciał, żeby go tak nazywały i stąd się potem to wzięło, wiesz. Tak mi się wydaje. No bo to mnie przejdźmy. Się wydaje, że mogły go nazywać dwoma wyrazami. Jeden a na D, literę? A drugi na W. Aha, na W. No, to też się domyślam, no, znaczy... o jakie słowo chodzi. Wybitny, może tak. Aha. Na W to by było wybitny. No, czy... no ale skoro jesteśmy już w tej kuchni u pana Trzaskowskiego. Po angielsku to jest beef. Aha, a widzisz, beef. Rozumiem, lepsze beef niż bi, prawda, bo dzisiaj to niektóre koleżanki mogą być, o, to jest bi, to wtedy już jest w ogóle gorzej niż beef nawet. No to przejdziemy teraz się chwilkę, na chwilkę do kuchni państwa Trzaskowskich.
Drodzy Państwo, chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Bo tego już nie ma na mediach społecznościowych. Pan siedzi za kuchennym stołem, a żona się krząta i pan przy tym kuchennym stole składa życzenia i potem spadło na pana, że pan rozsiadł się za stołem kuchennym, a nie pomaga żonie przy świętach. A generalnie pan gotuje na święta? Jest o tyle niefortunne, że ja właśnie z żoną akurat w kuchni działamy ręka w rękę. Więc no ja jestem w tym przypadku. Ja jestem, to prawda, no nie wyszło to w tym filmie. Ja jestem kucharzem generalnie, tak. Był kiedyś taki program od przedszkola do Opola, to mi się kojarzy od do kucharza. Też by się rymowało, prawda, ale że jest kucharzem. Dobrze, że wytłumaczył, bo tak jak się mówi, że z żoną w kuchni ręka w rękę, no to bardzo różne rzeczy można z żoną robić ręka w rękę w kuchni. Natomiast jeśli wytłumaczył, że rzeczywiście jest kucharzem, to po prostu miał chyba przerwę wtedy, tak? Kiedy ta pani Trzaskowska tam coś pichciła, a on pichcił sobie, no, bata sam na siebie niestety. Znaczy przypuszczam, że wątpię. Z tym, że z kucharzeniem jest podobnie jak tak. Z wieloma innymi stwierdzeniami. Otóż to, dlatego że z kucharzeniem jest tak, że jak się dobrze gotuje, to też różne rzeczy robi się w podobny sposób. Natomiast pan Rafał dał się poznać jako człowiek, który w tych różnych rzeczach to tak amatorszczyzna taka zupełna, więc ja nie wiem, no tam wodę pewno zagotuje, to jest. Ale w Wiśle chyba. Wiśle też. No, to jest specjalna umiejętność. Tak. Nawet zagotował. Znaczy, masz rację, rzeczywiście jest coś takiego w kucharzeniu, że no, na przykład wymaga dokładności pewnej, prawda? Albo przewidywania skutków własnych posunięć różnych, politycznych. Ta. I w ogóle, znaczy, jak rzucę jajko na patelnię, prawda, i tam nie będzie tłuszczu i wyjdę na pół godziny, jajecznicy z tego nie będzie, prawda? Raczej. Tak. Ja zwykle patrzę na to, jak ktoś przygotowuje potrawy. To znaczy, jak kroi, tam przyrządza, oporządza, bo wtedy widać, czy ma smykałkę, czy to jest po prostu taka mordęga. Bo potem, jak ktoś to umie, to gotowanie jest zwykle tylko takim zwieńczeniem dzieła. Natomiast jak, przepraszam bardzo, ale jak tam coś pokroi tak, czy cebulkę na przykład, i wygląda to, jakby krowa przez to przeszła, po prostu racicą, no to od razu widzę, że no coś tu jest nie tak. Że to raczej krowa nie kucharz, prawda? No tak. A z krowy kucharza nie zrobisz, to już poza wszystkim takie stare kulinarne przysłowie. No to ciekawe, ciekawe. Ja bym chętnie zobaczył. Może w tej kampanii jeszcze zdążymy, bo do wyborów, przecież do wyborów jeszcze kupa czasu, do niedzieli. Może teraz odwrotnie jakiś taki film, żeby no jednak ubłagać jakoś te warszawianki, że nie jestem takim właśnie... tylko kucharzem. Ja podejrzewam, że pan Rafał się podpina pod swoją żonę, jak we wszystkich sprawach. Bo on zwykle mówi tak, że właściwie to on mógłby tego wszystkiego, co robi, nie robić, bo na tym się zna jego żona. Aha. No ale no tak. On to robi, no tak. A nie żona. No i a dlatego wspomniałem o tej żonie, że wszystkie znane mi dziewczyny ze Śląska, a to przecież jest pani ze Śląska, to potrafią gotować. I to dobrze gotować. Znaczy nie znam żadnej, która by nie potrafiła. W związku z tym pan Rafał może tak sobie naoglądał się, jak żona, wiesz, przyrządza te różne potrawy i tak pomyślał sobie, o, to ja już umiem. O mamo, tylko kto to będzie jadł potem, prawda? I no tak masz szczęście, że nie ożenił się z panią Donutą Wałęsową, która w takich sytuacjach, której pani Trzaskowska na tym filmiku mówi, aleś wymyślił, kiedy pan Rafał życzył rewelacyjnego dyngusa. Już pomijam, co to ma w ogóle oznaczać, nie chcę tego w tej chwili analizować, zwłaszcza w okolicach świąt, bo tak rewelacyjnego dyngusa, no to skojarzenia mogą być bardzo różne, absolutnie niekulinarne. I wtedy na to pani Trzaskowska mówi na tym filmie, aleś wymyślił, a pani Wałęsowa by powiedziała, rodziną się kurde zajmij, jak to kiedyś było, prawda? Było, mogłoby tak być. No i widzisz, on tam sobie siedzi przy tych garach, znaczy on nie siedzi przy garach. No. Właściwie to nie żona siedzi stoi przy garach, on siedzi przy stole, czeka. Zresztą kiedyś tak czekał jak pani Lubnauer. I z panią Nowacką, dwie najsłynniejsze polskie feministki, najbardziej wyzwolone kobiety. One czekały? Nie, one przynosiły jajka. A. I tu bez żadnych aluzji, bez metafor, po prostu prawdziwe rzeczywiście jajka. No, dla pana Schetyny i dla pana Trzaskowskiego jajeczniczki zrobione. Tam kursowały jak kelnereczki, powiem ci. Kurczę. Znaczy jedna jak kelnereczka, a druga jak kuchareczka bardziej. Myślałem, że tylko sposób. Pani Ewa Kopacz, ale ona to dyrygowała raczej. Tak, o, to jest dyrygent jajcarski, absolutnie. Zresztą, że... Dała się poznać od tej strony, że ja jak berety rzeczywiście ale są ja bym na miejscu pana Rafała Trzaskowskiego, panie Rafale, nie wycofywał się z tego filmu, dlatego że on pokazuje jedną fundamentalną sprawę. Pan tam
gra właściwą rolę, czyli faceta, który nic nie potrafi, tylko siedzi i gada. Natomiast z dobrej strony jest pokazana pana żona, która zna się i robi. Tak. Więc jest dobre. Tak. W sumie wychodzi na to, że pan jest w swojej roli, żona w swojej i wszyscy są zadowoleni. I że nie jest to udawane, prawda? Nie trzeba kłamać. Teraz będzie film nagrywał. Oczywiście, takim... i nie trzeba kłamać. Kucharskiej czapie, tak, że a żona będzie siedziała. Bo przecież nie ma takiej płyty, jak są na przykład w restauracjach. Trochę praktykowałem w czasach studenckich za granicą. No to te płyty bardzo ułatwiają, że się tam rzuca jajkiem, mięsem, czymś. To się ładnie tam i szybko robi. I gdyby pana Rafała namówić na to, żeby on zweryfikował te swoje umiejętności, no to przecież mógłby się tam... jakoś poranić, ukatrupić. Tak, zwłaszcza, że czas na coś pisanie... by mu na stopę spadło, oj, albo głową by walnął. Tak, i tu taśma nie pomoże wtedy, no, na urwaną stopę to już nie pomaga taśma. Natomiast no, i czas... dla bezpieczeństwa, przepraszam, że ci przerwam, dla bezpieczeństwa pani Małgorzata powiedziała, ty Rafał sieć i nic nie rób. No tak. Zasady BHP po prostu. Ta. A tylko chciałem nadmienić, że czas na rzucanie mięsa to jeszcze przyjdzie. Jak już pan Tusk oznajmi swoją decyzję, wydaje mi się, że wtedy może dojść do rzucania mięsa. Nie, co nie znaczy, że od ale, kucharza. No. Ale chyba nie na płytę. Na płytę chyba nie. Chyba nie. Na płytę chyba jednak nie. No ale w czasie, kiedy pan Rafał nagrywa sobie różne spociki, udane, nieudane, ten oczywiście był nieudany, no to jego konkurentka, może nie kontrkandydatka do fotela prezydenta Warszawy, mówi jak jest. Uważam, że pan prezydent mógłby być bardziej zainteresowany sprawami miasta. Wielu warszawiaków ma takie poczucie, ja wśród nich jestem, że prezydent mało się interesował Warszawą jako całością. Nadal zamiast placów mamy de facto parkingi na Placu Konstytucji czy na Placu Bankowym. To jest kwestia mieszkań. W latach 2018-2023 Szczecin wybudował więcej lokali czynszowych niż takich TBS-owskich, niż Warszawa, więc to coś pokazuje, to pokazuje brak woli politycznej i brak odwagi do tego, żeby to realizować. Tym Warszawa musi przestać sprzedawać grunty, tylko wykorzystać je do budowania tych mieszkań. O, już bez przesady, pani Bia, tak się zachowuje, jakby nie znała pana Trzaskowskiego właśnie od tej strony, że to jest niezwykle zapracowany człowiek, który ma zawsze tyle do roboty, że nie ma się kiedy zająć tym, co powinien zrobić. No dokładnie. No właśnie. No przecież, szanowna pani Magdaleno, no przecież... Nie, dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz. No przecież nie można od człowieka wymagać, żeby on się tak nagle przestawił. Siedzi w tym ratuszu, tam bąki zbija właściwie i od razu tak, żeby coś zrobił. No ale jak facet, przepraszam za wyrażenie, nie umie, to jak ma zrobić? No jak ma zrobić? Spustały go to i... No tak. Wiceminister Kołodziejczak żeby mieszkania tam budował, coś... O. On może zwężyć ulicę, owszem, tramwaj może się nie zmieścić, bo tak. Jest tam tory za blisko siebie, no ale przecież albo tramwaj za szeroki, no ale nie to, żeby wymagać jakichś pozytywnych rzeczy. Tak, budowa mieszkań jeszcze do tego, przecież ma mieszkanie, co będzie budował, oczywiście. Każdemu teraz mieszkania budował, ma swoje mieszkanie, ma fajną kuchnię, ma bardzo zaradną i z pewnością bardzo utalentowaną kulinarnie żonę, już, no to co będzie teraz no chodził i zobacz, właśnie, z tymi mieszkaniami. No powiedzmy, że zbuduje tam, nie wiem, 5000 to bym przegiął. No 1000 mieszkań zbuduje. Nie, też przez was. 100. 100 mieszkań. Powiedzmy, że zbuduje 100 mieszkań. I potem zgłosi się zaraz 1000, że oni też chcą. Tak. A potem się zgłosi. Z czego 10... połowa będzie z Platformy. Taki pan Kropiwnicki, jak się dowie, że Trzaskowski buduje mieszkania, a on już ma tam 10 czy 11, to nie będzie chciał 12. Albo pan Biedroń z panem Śmiszkiem, bo oni też są mieszkaniowi. A, no też. Tak. Ogólnie. Rozwinęli się mieszkaniowo. No to dobrze, że chociaż mieszkaniowo. No i potem się zgłosi 100 tysięcy i co? No a on zaczyna od 100 realistycznie. Tak. I nie po to, żeby się tam potem nakręcali jacyś. Tak jest. Zwłaszcza, że jak się polityk nakręci, no to już to nazwisko dzisiaj wymieniliśmy. Tym razem przejdziemy troszkę w stronę tematów rolniczych, a na rolnictwie w rządzie nikt nie zna się tak jak pan Michał Kołodziejczak.
chyba nie ma w kraju człowieka, który tutaj po stronie rządu jest lepiej zorientowany w nastrojach polskich rolników, w tym, co czują, jak się zachowują. Ja rozumiem to doskonale. Ci rolnicy, którzy przyjechali do pana, z którymi pan rozmawiał, oni też chyba rozmawiali z panem ministrem Siekierskim, mówią, że nie realizujecie żadnych ustaleń, żadnych konkretów i domagają się, żeby przyjechał do nich premier Tusk. Czy przyjedzie? Premier Donald Tusk jest dobrze zorientowany w tym, co dzieje się w tej chwili w relacjach między Polską a Ukrainą. I to nie jest dla nas, dla naszych dwóch państw łatwy czas. Ale czy przyjedzie do tych rolników? Czy to jest możliwe? Rozmawia w tej chwili z rolnikami minister Siekierski. Jest on na spotkaniu, jest na rozmowie. I rolnicy są jak najbardziej bardzo poważnie traktowani. No, zwłaszcza pałami, gazem, to było bardzo poważne potraktowanie. Dzisiaj grubo poświęciłem się dla państwa, naszych widzów, i wysłuchałem wystąpienia pana Donalda Tuska na imprezie wyborczej w Krakowie, gdzie wspierał tamtejszego kandydata, nazwiska nie muszę wymieniać. I tam pan Donald Tusk powiedział rzecz, która mną wstrząsnęła. Cytuję: przez gardło nie przejdzie mi coś, co później okazuje się pustą obietnicą. Widzisz? Bardzo zaskakujące. Nie mogłem uwierzyć w ogóle. Ktoś musiał mu to napisać. Że pan Donald nie powie niczego, co później okazuje się pustą obietnicą. Aha, to znaczy już w ogóle nigdy niczego nie będzie mówił? Będzie milczał cały czas? To jakaś forma młodzieńczego buntu ma być? Pojawiły się podejrzenia, że jest brzuchomówcą. I to, co mu przez gardło nie przechodzi, no to brzuchem przechodzi. A, i to by tłumaczyło wiele historii, niestety. No i tam wyszedł pewien pan i zapytał o to, dlaczego rząd pana Tuska to nie pomaga rolnikom. I pan Tusk obsztorcował tego pana. Grzecznie, ale obsztorcował i powiedział tak: to nie my, to poprzedni rząd wszystko zawalił. To oni wpuścili te ukraińskie produkty i tu nic nie działało. Ale ja, czyli pan Donald Tusk, to nawet 8 godzin dziennie poświęcam na rozwiązanie sprawy rolnictwa. I właściwie to niczym... Dziennie czy miesięcznie? Dziennie. No i to drugie zaskoczenie, tak jak z tymi pustymi obietnicami, że pan Donald to musi pracować jakieś 44 godziny na dobę. Niesamowite. Że 8 godzin. Dlatego mu pewnie tyle płacą z Brukseli jeszcze ciągle. Otóż to. I powiedział, że nie ma człowieka w Polsce, znaczy mniej więcej, bo tak nie chcę, żeby potem się czepiał, że konkretny to był ten cytat, przez gardło mu nie przejdzie. Rozumiem. I że on po prostu nie ma w Polsce i w Europie człowieka, który tak bardzo by się zajmował rolnictwem, bo oprócz tego, że on tu w Polsce z wszystkimi rozmawia i wszystkim się przejmuje i układa sobie plany, to jeździ do Brukseli i powiedział dosłownie tak, że już go mają dość tam, że on do wszystkich... Tam też? Tak, z liderów startuje z tym rolnictwem. Niesamowite. Wszyscy już by chcieli o czym innym, a on o tym rolnictwie. Niesamowite. No, to jeszcze raz w takim razie pan Michał Kołodziejczak. Stowarzyszenie Zbożowe Ukraińskie napisało o panu, że w czasie negocjacji pan zrywał się, wybiegał z pokoju, po czym wracał, pociągał nosem i zachowywał się dość nerwowo. Jak pan to interpretuje, jak pan to odczytuje? Proszę pana, to jest pewna strategia negocjacyjna jednej ze stron. My mamy swoją strategię, której się trzymamy, która jest i będzie skuteczna. I na to nie ma mocnych. My mamy dobrą strategię komunikacyjną, nie chcemy... Ale po co strona ukraińska wrzuca te zdjęcia, na przykład, gdzie pan jest trochę w takiej pozycji leżącej na krześle? Po co oni to robią, pana zdaniem? Wie pan, ja nie będę, ja rozumiem stronę ukraińską, która jest w trudnej sytuacji wojennej, która będzie różnych reakcji używała. Ja na Ukraińców się nie obrażam. No, pytanie, czy ich pan też nie obraża, szanowny panie wiceministrze, ale widzisz, to jest pewna strategia negocjacyjna. Moim zdaniem to jest przełom. To jest przewrót kopernikański w prowadzeniu negocjacji jakichkolwiek.
chcesz coś wynegocjować, kupno mieszkania, samochód na przykład troszkę taniej, walisz, no teraz nie będę pokazywał, bo jestem troszkę podpięty, jak państwo wiedzą, i mógłbym się jeszcze wywrócić na tym fotelu i wtedy to już bym zupełnie przypomniał pana Kołodziejczaka po takiej przewrotce, ale to jest ta strategia, czyli kompletnie pokazać, że no tam gadajcie sobie, ja idę w kimę, idę sobie pociągnąć nosem, jestem trochę zdenerwowany, a jak wychodzi minister Siekierski, to ja na was krzyczę. Doskonała strategia. Ona jest jeszcze lepsza, no. Krzysztofie, dlatego że jak on to zrobił, to ci Ukraińcy musieli poświęcić wiele godzin, o ile nie dni, żeby to rozkminić. I zapytać, po co on to robi, jaki jest ukryty komunikat. Co się z nim dzieje w ogóle? Co się z nim dzieje? Czy on śpi? I czy on nam chce tym powiedzieć? Czy my, na przykład, prawda? Czy na nitrasił? Czy my go nudzimy? No. Czy on jest po przejściach? I już nie trujmy mu tego tam? Tak. Jak on tu cierpi? No. To jest genialna strategia negocjacyjna. Jeszcze jedno bardzo fajne zdanie powiedział pan Kołodziejczak, ale to też jakby idzie w parze z tą genialną strategią negocjacyjną, kiedy powiedział dzisiaj dokładnie w czasie tego wywiadu, nie chciałbym stawiać pod ścianą rządu ukraińskiego, ani tego, który też tworzę. I to jest prawdopodobnie przyczynek do rozmów o rekonstrukcji. Ale pod tą samą ścianą? Nie wiem, czy pod ścianą, ale on będzie tworzył rząd jakiś, rozumiesz? Aha. Tusk na prezydenta, Kołodziejczak na premiera, no, a my się będziemy bawić. I panie Michale, nie śpi się w tych samych ciuchach, w których się chodzi. No, wracamy po reklamach. Panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Livne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. Dobry wieczór ponownie. Przyznają państwo, że z tej strony Donalda Tuska chyba państwo nie znali. Jaki to jest delikatny, grzeczny, empatyczny, kulturalny człowiek. Jak po pisowcach trzeba było się przejechać, to mówił, że pisowcy chleją, biją żony i dzieci. A jak trzeba było walnąć, przepraszam, kopa w pewną część ciała koledze ambasadorowi Izraela, panu Livne, bo tylko na to zasługiwał jego wpis, to już pan Tusk troszkę wymięka. Przypomnę, gdyby ktoś z państwa nie wiedział, ambasador Livne nazwał wszystkich, którzy uważają zbrodnię wojenną Izraela za zbrodnię wojenną Izraela, antysemitami. Izraelscy politycy przez lata, również za sprawą tych środowisk, które dziś reprezentuje pan Donald Tusk, przyzwyczaili się do tego, że wolno im dużo, dużo więcej. No by te czasy wreszcie minęły, wszak chyba wszyscy mamy być podobno równi. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w stacji w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Się zastanawiałem, czy Donald Tusk jest sprytny, czy jest za sprytny. Bo zauważcie państwo, jak sformułował ten swój wpis, że społeczeństwo polskie, które z takim pozytywnymi emocjami tam śledziło, wspomagało po ataku, teraz się zezłościło. Skądinąd premier Morawiecki napisał, że zezłościć to się można jak sałatka na święta nie wyjdzie, i zaapelował, żeby pan premier Tusk był poważny. Natomiast zwekslowanie tego na społeczeństwo i że o, społeczeństwo się zezłościło, sprawia, że Donald Tusk w ogóle tu nie pojawia się jako premier. Nie ma polskiego rządu, nie ma nikogo. Ponieważ oczekujemy zachowania od MSZ-u, od premiera, od rządu, a tego nie ma, jest tylko zasłanianie się społeczeństwem. Tak, czyli pan Donald Tusk nie chce się nikomu narazić, absolutnie nie powie słowa, że my, rząd, ja, premier, uważam, że powinniście zrobić albo to. Domagamy się na przykład błyskawicznego śledztwa, ukarania, odszkodowania i tak otóż dalej. I nie pozwolimy, żeby zbywać nas i traktować tak czy inaczej, no bo tak bo to jest. Bo zabiliście w bestialski sposób po prostu polskiego obywatela. Tak to jest w relacjach między państwami, to nie. Polskie społeczeństwo, słuchajcie, nasi obywatele oburzają się tym, co się stało, a ja tylko jestem przekaźnikiem tego oburzenia. No, do diabła
panie Tusk, czy pan rządzi, czy pan jest marionetką? My nie chcemy, żeby pan przekazywał zdanie polskiego społeczeństwa, bo pan go nie zna, nie było badań na ten temat. Można domniemywać po ruchu w mediach społecznościowych. Natomiast oczekujemy jako podatnicy, czyli pana płatnicy, że pan, że Sikorski, że rząd zajmie stanowisko. Tak, Radosław Sikorski zajął jednak mocniejsze stanowisko, co mu się chwali w ogóle i jest chyba to jedna z pierwszych rzeczy, jakie mu się chwalą od wielu, wielu lat. Potrafił zabrać jednak głos i troszkę bardziej stanowczo się wypowiedzieć, nazywając też no, politykę Izraela, znaczy politykę, no ten atak przede wszystkim, chociaż to się, przecież on się bierze z polityki, ten atak, to nie, nagle na ślepego tam nie trafiło. No, szczególnie wstrząsające są te historie o tym, że ten konwój został ostrzelany świadomie, po prostu, jak to się dzisiaj mówi, intencjonalnie to słowo wszędzie się pojawia i po prostu tylko dlatego, że jedna z osób przebywających w jednym z trzech samochodów komuś zagrało, być może jakiemuś systemowi komputerowemu, no to rozwalono po prostu, za przeproszeniem, przepraszam, że użyłem tego słowa, wolontariuszy, i to na pewno nie jest reakcja poważnego premiera, poważnego kraju, bo jak jeszcze parę takich reakcji będzie, no to może się zaczniemy przyzwyczajać do tego, że polscy wolontariusze giną w różnych zakątkach świata, a akurat w Strefie Gazy będą ginąć może częściej. Dlaczego? No bo Izraelowi przecież wolno więcej. To chciałem powiedzieć. To uogólnił, bo ta postawa Donalda Tuska pokazuje tylko, że każdy, kogo on uważa za silnego gracza, któremu nie opłaca się podskakiwać, a Donald Tusk ma długą listę tych, którym nie opłaca się podskakiwać. Przecież do niedawna na tej liście był Władimir Putin i nie ma się co czarować, że było inaczej, że on na każdy jakiś akt, który jest szkodą dla Polski, dla Polaków, będzie w ten sam sposób reagował, zasłaniając się społeczeństwem, jakimiś takimi historiami, bo jest niezdolny do sprzeciwu. Próbowałem znaleźć... A może też jest niezdolny do tego poczucia, które ma to społeczeństwo, które bardzo panu Tuskowi jest obce. I to wielokrotnie też widzieliśmy i na terenie Brukseli, i w Niemczech, czyli no, ta taka właśnie myśl polska, o, tak powiem najogólniej. Jeśli ktoś pisał, że polskość to nienormalność, no to się będzie zawsze zasłaniał tym społeczeństwem, bo tak do końca nie wie, czy to Polaków boli, czy nie boli. Rzucę tu Lechem Wałęsą, uwaga dla pana Budki, to jest powiedzenie pana Wałęsy, że możesz być w mylnym błędzie. Z tego powodu, że pan Tusk dzisiaj w Krakowie wyjaśnił, że tamci, poprzednia władza, to oni właściwie rządzili tylko po to, żeby gnębić Polaków. Natomiast on i Platforma Obywatelska i ta cała koalicja to są od tego, żeby Polakom robić dobrze. Dlatego sześciolatki do szkół wbrew woli 90% społeczeństwa. I teraz już nie ma tam pieniędzy na to, na tamto. Tak, dla teraz likwidacja, VAT już zwijanie. Poszedł. No bo już jest kwiecień, więc nie chcę, żeby on robił dobrze Polakom, wiesz, naprawdę, to już niech robi tym, co do tej pory robił. To znaczy, jest takie stare powiedzonko Karla Popera, znanego filozofa, filozofa nauki pochodzenia austriackiego, ale brytyjskiego, który mu taką uwagę dawał wszystkim swoim znajomym, a także czytelnikom: jeśli ktoś ci bardzo chce zrobić dobrze, to bierz nogi za pas. I to jest chyba ten przypadek. Tylko że my nie mamy teraz gdzie uciekać. Właśnie, ale gdzie uciekać? A no właśnie. No, więc też nie wiem, czy będzie miał gdzie uciekać. Czyli czekamy na komunikat pana Tuska, bo to, co było, to jest po prostu wykpienie się. I to po długim namyśle, dodajmy. Ja miałem wrażenie, że może to przemyśliwuje, no ale tak jak już to było do okazania. No to teraz przejdziemy do trochę innych polityków, ale o równie dobrym, a może nawet jeszcze lepszym samopoczuciu. Okęcie jest naszym wielkim atutem. 4 miliardy złotych prawie żeśmy wydali na renowację Okęcia i wszystkie rozwiązania transportowe i pociąg. Teraz wyrzucić to do kosza, bo trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli było CPK, to Okęcie miałoby zostać zamknięte. Więc wydaje mi się, że Okęcie... Nie wszystkie projekty tak pokazują. Albo olbrzymia większość. Może to można pogodzić. Wszyscy twierdzą, że z tymi, z którymi ja rozmawiałem, że nie. Jeżeli Okęcie miałoby zostać, to chciałbym zobaczyć takie analizy. Natomiast Okęcie plus Modlin spokojnie załatwiają sprawę dla Warszawy. I notabene Modlin jest na gruntach Skarbu Państwa. Nikogo nie trzeba wysiedlać, wystarczy tam zainwestować. Zdaje się, że pan Trzaskowski w ogóle nie zrozumiał samej nazwy Centralny Port Komunikacyjny.
Szanowny panie Rafale, Warszawa, nasze miasto oczywiście szanujemy, robimy wiele, żeby tu się dobrze żyło, każdy, no bo dla siebie czasem, ale to nie jest port dla Warszawy, tylko dla całej Polski. Tak. Dla te wszystkie skojarzone. Może tak się spodobało panu Trzaskowskim, jak pan Tusk mówił, pamiętasz, ja to tam no 20 ta. Minut taryfą jestem, taksówkę biorę, linie kolejowe, już jestem w Gdańsku. Tak, i jeśli pan Rafał sobie uzurpuje, że wypowiada się kompetentnie na temat CPK, no to nie można tego rozpatrywać jako lotniska dla Warszawy, bo to nie ma żadnego sensu. To jest lotnisko i dla całej Polski, i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli wziąć pod uwagę te cele militarne, logistyczne, zaopatrzenia całej tak zwanej wschodniej flanki NATO w razie konfliktu, gdyby chodziło o lotnisko dla Warszawy, to niech pan sobie tam trzyma i Okęcie, i Modlin, i tam, bo ta, ale w Modlinie to... Nie wiem, czy zdaje, nie zdaje sobie sprawy, czy raczy nie wiedzieć. Ja już to powtarzałem kilka razy w tym programie, to jeszcze raz przypomnę, może kiedyś nas obejrzy ktoś, kto zna pana Rafała i mu przekaże, 60% towarów cargo, które lądują w Polsce, znaczy nie lądują w Polsce, tylko trafiają do Polski, jest strzelona w Niemczech. To są gigantyczne pieniądze. Ja rozumiem, że to może się panu Trzaskowskiemu, może go to nie przekonywać za CPK, prawda? I wiemy, że to ta CPK jest niestety solą wokół Niemiec, przede wszystkim ze względów biznesowych, i Rosji ze względów takich, że to ma być też... No, bardzo mocne wzmocnienie obecności tutaj NATO, czy przede wszystkim możliwości reagowania na to. Pan Rafał uważa, że tak jest na bieżąco w kwestiami cywilizacyjnymi, tylko przeoczył jedną sprawę. Ta cała siatka szybkich połączeń kolejowych plus połączeń z lokalnymi lotniskami to służyła temu, uwaga, panie Rafale, żeby 24 miliony Polaków, którzy są właściwie wykluczeni komunikacyjnie w ten sposób, że nie mogą się szybko przemieścić w sprawach pracy, wszelkiego innego rodzaju kontaktów, byłoby w krótkim czasie podłączonych nie tylko do tej możliwości przemieszczania się szybkiego, ale cywilizacyjnie. Tak. Więc nie wiem, albo pan Rafał coś rozumie z tego, w jakich czasach żyje, albo nic nie rozumie, bo sprawia wrażenie, jakby nie rozumiał nic. No, no to jest w końcu autor tych słynnych słów o tym, że po co lotnisko u nas, jak jest w Berlinie, to po co mu też Okęcie, przepraszam bardzo, no też jest w Berlinie, w dalszym ciągu to lotnisko tak jest. No i stwierdził tutaj pan Rafał, że ktoś mu mówił na początku, jak się pojawiały projekty CPK, że to będzie największe lotnisko na świecie. No nie wiem, kto mu to mógł mówić, szczerze mówiąc. Pan Lasek mógłby to mówić. Pan Lasek mógłby to mówić, mógłby. Bo pan Lasek lubi mówić takie rzeczy, które niekoniecznie przystają. Znaczy pan Lasek lubi mówić rzeczy, które są zupełnie od czapy. No tak, i to by nawet pasowało. I to by nawet pasowało. No to teraz może troszkę pochylimy się nad... Dyngusik zimny? Nad serią audytów. Tak myślę. To pokażmy. Bo to taki materiał. Zimny prysznic. Zimny. Oj, będzie zimny. Będzie audyt harmonogramowy, audyt finansowy, audyt marketingowy, audyt kolejowy, audyt lotniskowy oraz audyt, to najlepsze, dotyczący innych projektów. Czyli, jak rozumiem, kuchni na lotnisku. Kurka wodna. To znaczy, to jest tak. Owszem, nie wybudujemy CPK, ale pieniądze, które mamy na CPK, przepalimy na audyty. Tak to wygląda. Problem z tymi audytami jest taki, że jeszcze żaden z tych audytów się nie rozpoczął. Te przetargi, do których zgłosili się chętni. To co robi minister Lasek? Czy pani nie zastanawia? Jeżeli od ponad 100 dni rządu nie rozpoczął się nawet żaden audyt, to co robi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK? To jest dobre pytanie, które należałoby zadać panu Maciejowi Laskowi. Zaskakujący wywiad szefa Ryanaira. Rozmawiałem z przedstawicielem polskiego rządu. Nie ma wizji tworzenia CPK. Bezczelność niektórych biznesmenów jest wprost proporcjonalna. Może bez wizji chcą tworzyć CPK? Do ich nie wiem czego. Proszę? Może bez wizji chcą tworzyć CPK? Może bez wizji chcą, to by nawet pasowało na do tej coś ekipy. W polu było, bo oni tak się wyżywali, tak, że tam łąki... Prezes Ryanaira, wiadomo, że... W przypadku budowy centralnego portu komunikacyjnego bardzo by to pomogło też polskim liniom lotniczym i
czyli wzmocniłoby konkurencję dla Ryanaira. A Ryanair się tak chce rozeprzeć, przepraszam bardzo, i w Polsce, i w zasadzie w całej Europie, i rzeczywiście dość mu się to szybko udaje, że my mamy być teraz skazani na to, że będziemy siedzieć na tym Okęciu, które się dusi od dawna, i to eksperci panu Trzaskowskiemu mogą wytłumaczyć troszkę lepsi niż pan Lasek, może w ten sposób, bo pan Lasek to raczej ekspertem chyba nie powinien się nazywać, że to Okęcie się dusi, ten wychodzi i mówi, no to ja już gadałem, ale z kim gadał, co, bo to jest sprawa jak do prokuratury, przepraszam bardzo, jeśli ktoś z rządu powiedział, przed audytami. Słuchajcie, wy spokojnie tam, rozwijajcie swoje biznesy, bo my wam nie zaszkodzimy. Tak, bo to wiecie, LOT to są polskie linie lotnicze, to znacie stosunek pana Donalda do LOT-u, do polskich linii lotniczych i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie, działajcie, nie będziecie stratni. Ale ja się zastanawiam tak, mija ponad 3,5 miesiąca i tak, pan Lasek już w pierwszym tygodniu bodaj mówił, że już ma audyty. Ale nic nie zamówił. Aha, a już się miał. Tak, jeden konkurs się odbył, ale go unieważniono. Nie ma żadnych oficjalnych dokumentów. A czemu tamten unieważniono? Coś poszło nie tak, panu Laskowi? No bo tam wyszło na to, że ci audytorzy to są jednoosobowi. Aha. Takie firmy krzaki tam po prostu. A, fajnie, super. Bardzo ale się znają zabrano. Na lotnictwie. To może to są ci, co mówili pan Trzaskowskiemu, że to miało być jakieś największe lotnisko na świecie. Tak, to jest zupełnie możliwe. I potem cały czas powtarzał, że już te audyty jadą, ale między innymi poseł Paulina Matysiak udowadniali, że przecież żadnego przetargu nie rozstrzygnięto. To jak mogą jechać, jak jeszcze nie zamówiono? Może gotowce takie, wiesz, kopiuj, wklej. A może to są te stare audyty sprzed wielu lat, które rząd Tuska, właśnie poprzedniego Tuska, choć tego samego Tuska, zamawiał, wydając na to kupę forsy, już nawet nie pamiętam, to paręnaście milionów zdaje się to kosztowało, i one dzisiaj by je można wziąć. 11 chyba. Proszę? 11 chyba. Chyba tak. Ale jest specjalista, wybitny, nie trzeba audytów ogłaszać. Jest, on czeka na zlecenie i wszyscy w Polsce uznają, że to jest najlepszy fachowiec i te jego audyty będą miarodajne. Nazywa się? Nie wiem. Tusk. Aha. Michał Tusk. A, ten, co sam ze sobą wywiady no robił. Tak. No tak. Przecież on audyt domowy. Wszystko już robił, audyty na lotnisku w Gdańsku. I pasjonuje się lotnictwem. To by nawet było jeszcze Express, lepsze niż pana Laska. Nie, to nie LT. Jak to się nazywało? LT Express. Tak? Tak to się nazywało. Czyli firma Krzak. A wcześniej Amber Gold. I tatuś mówił, że to lipa. I dlaczego pan Lasek błądzi, jak od razu mógłby do pana Józefa Bąka się zwrócić? Pan Lasek błądzi, bo to jest taki troszkę smoleński Lasek. Aha. Niestety. I od tego czasu błądzi? Tak. I od tego. Aha, on nie wyszedł nie uciekniemy. Z tych brzus jeszcze. Nie uciekniemy niestety od tego. No przede wszystkim on nie ucieknie. No to teraz troszkę polityki na wesoło, choć bez łez. Bardzo dużo dobrego dzieje się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zatrzymaliśmy, czy zatrzymujemy eksport polskiego drewna do Chin. My naprawdę... Tyle dobrego, że słyszymy teraz, że pani minister być może ulegnie rekonstrukcji, czy podlegnie rekonstrukcji. Ja to prawda? Może jestem, prawda czy nieprawda? Jestem może nowy w polityce, natomiast znam już te wszystkie triki gry psychologicznej i osłabiania przeciwnika poprzez wypuszczanie różnych tego typu wiadomości. W mojej ocenie pani minister Hennig-Kloska dobrze sprawuje swój mandat i nie przewiduje zmiany w drużynie Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska. Rozmawiał pan o tym z premierem i takich zmian podczas rekonstrukcji gabinetu rozmów. Nie będzie. Nie mieliśmy w ogóle rozmowy o rekonstrukcji, ani jednej o rekonstrukcji gabinetu. No to jak nie było rozmowy z Tuskiem o rekonstrukcji gabinetu, to skąd pan Szymon Hołownia jest łaskaw czerpać swoją wiedzę o tym, co Tusk będzie robił w swoim rządzie, a czego nie? No to jest jedno. A po drugie, na jakiej podstawie pan Szymon Hołownia, marszałek, spodziewa się, że Donald Tusk uprzedzi o tym, co chce zrobić z rządem. No. Przecież nigdy tego nie robi. Nie, to prawda. I nie robił. To dlaczego miałby mu o tym opowiadać? A, czyli widzisz, nie do końca jest prawdą, że pan Szymon Hołownia, cytuję, zna już te wszystkie triki gry psychologiczne i osłabiania przeciwnika. Pięknie się wyraził. Tylko... On już zna. No tak powiedział, że zna, tylko nie wiem, czy on zna przeciwnika. To jest ten problem. Właśnie. Bo przecież Tusk jest jego przyjacielem, jego ekscelencja Słońce Peru, państwo wiedzą.
To jak można mówić o przyjacielu przeciwnik? To na przy, no ale są takie słowa, że czy się powie przy, to jest zasadnicza różnica, panie Szymonie, i pan się może o tym dowiedzieć jako pierwszy nawet. To nie ja powinienem dzisiaj słuchać Donalda Tuska w Krakowie i cierpieć z powodu tamtej dawki, którą mnie, że tak powiem, zakaził, tylko pan Szymon Hołownia. Dlatego, że pan Tusk, oprócz tych wszystkich rzeczy, o które streszczałem i wielu innych, to on powiedział jeszcze, że to on, nie pani minister Kloska, załatwił na przykład dla, bo to też rzuca cień na ministra Siekierskiego, że to on, jeśli chodzi o Zielony Ład, o te ograniczenia, to wszystko on. On załatwił, że nie będzie odłogowania. Ja pamiętam, że on to załatwiał w marcu, bo w styczniu było załatwione, więc tak pojechał jest, dwa miesiące te wszystkie później rzeczy załatwił. Znamy więc to. Jak pan Szymon Hołownia, marszałek, może mówić, że jakieś wielkie rzeczy robi pani minister Henik-Kloska, skoro to wszystko zrobił własnoręcznie albo własnonożnie, bo to zależy od kontekstu i od piłki. Piłka ręczna, piłka nożna, a nie tam pani minister Kloska. No. To po co miałby ją trzymać? Bo tak sobie może pomyśleć pan Donald Tusk. Tak. Po co ja mam trzymać panią minister jak Paulinę? Jakiś wiatrak w rządzie, prawda? Prawda? Jak ja i tak muszę to wszystko robić. Produkować. No więc o to chodzi. No i trafiła kosa na kamień. No oczywiście to kosa nie było ani o panu Szymonie i kamień też nie było oczywiście o panu Szymonie. No teraz pochylimy się przez chwilę nad edukacją. Już dzisiaj wspominaliśmy o tej pani. Nikt tak nie podaje jajeczek jak ona. Znika hit, za to w klasach 1-3 szkoły podstawowej wchodzi 12 godzin pierwszej pomocy i to jest współpraca z WOŚP-em. To jest, WOŚP daje, można powiedzieć, know-how, ponieważ WOŚP będzie szkolić nauczycieli. Nauczyciele będą uczyć dzieci i WOŚP co więcej dostarcza fantomy do szkół. W związku z tym w każdej szkole będzie możliwość rzeczywiście realnego ćwiczenia. To czyli i klasy 1-3... Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wchodzi do szkół i tam nie. będzie prowadzić Wielka takie orkiestra... zajęcia? Nie, jeszcze raz. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie szkolić nauczycieli. Nauczycieli klas 1-3. Nie będzie wchodzić do szkół. Natomiast nauczyciele będą uczyć dzieci, przeszkoleni wcześniej przez WOŚP, pierwszej pomocy. Tego, jak się zachować w sytuacji, w której widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, jak zadzwonić pod numer 112, jak ustalić pozycję boczną. A dlaczego akurat Wielka Orkiestra będzie szkolić nauczycieli? Dlatego, że Wielka Orkiestra wystąpiła z tą propozycją. Oni to robią już od lat, tylko dotychczas nie robili to powszechnie, tylko robili w tych szkołach, które się zgłosiły do nich. Bardzo to zakałapućkane. Po pierwsze WOŚP już to robiło, ale w szkołach, z tego co mówi pani minister, wiceminister Lubnauer, czyli robiło to w szkołach. Teraz będzie to robić poza szkołami. Jak mniemam i znam tę skromność niezwykłą pana Jerzego Jurka Siema-Owsiaka, to będzie to robiła w ośrodkach wybudowanych za pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których to ośrodkach pan Jerzy Owsiak swojego czasu udzielał pewnych porad, jak zintegrować zespół w pracy. Tych kursów, to on był tak zalatany człowiek, że ja nie wiem, kiedy on z tą puszką w ogóle biegał. A potem się okazało, że to nie on z tymi puszkami biega. I ale tak to jest zostało. Wszystko proste. No, rewanżyk, no pan trzeba. Pan Jurek Juras, tak jest. Co te plakaty tam o tej sepsie, no. Co to wiadomo. No i lata 30. w Niemczech się kojarzyły jak tak, no to on miał za mało tak. tych zleceń. Tych melonów złotych, tak przysłowiowych. Tych szkół w systemie było za mało. Teraz będzie miał wszystkie i o to chodzi, i będzie żeby miał wszystkie. Będzie to robił przecież. Dokładnie. No bo do szkoły się nie pofatyguje. No jak już. Pani Lubnauer mówi, że to w ogóle nie dotyczy szkół, a gdzie ci nauczyciele pracują? A widzisz. Ja podejrzewam, bo znam różnych ludzi tego rodzaju, że pan Juras wcale, Juras Jurek, wcale nie jest tu jakąś alfą i omegą. Bo na przykład strażacy, łącznie z tymi z ochotniczych straży pożarnych, mają to, przepraszam za wyrażenie, obcykane i w małym palcu. Dlatego, że tak jest w wielu krajach. W Polsce pierwszą ekipą, która jedzie na pomoc, wcale nie jest pogotowie ratunkowe czy policja, tylko straż pożarna. No, ale najwięcej przechodzi przez strażaków. Tam trzeba mieć charakter, tam nie można być chłopcem dla polityków na posyłki, tam nie można organizować jakichś przystanków woodstockowych na przykład i zapraszać wyłącznie jedną stronę politycznej sceny i która to strona będzie tam tłukła, że na tych nie głosujcie, a na tych głosujcie. No ale zobacz, to po jakiego grzyba pchać tam Jurka
pułka Jurasa. Pogrzeba Jurasa. Nie, to ja wiem. No. I robić jeszcze wokół tego ideologiczną zadymę, promocję i tak dalej. Jak najbardziej szanowany zawód w Polsce, czyli strażak, w dodatku kompetentny, może coś na tym zyskać. Cieszy się autorytetem dzieciaków. Dzieciaki by były przeszczęśliwe, gdyby ci ludzie to robili. To nie, bo Juras musi no to robić. No bo nie dzieci mają być szczęśliwe, tylko pani Lubnauer, Juras. To jest jakaś masakra kompletna. Jeszcze pewnie jego najbliżsi, no niestety. A jeszcze tylko powiedziałem pani Lubnauer uświadomić, że numer 112 to już jest w przedszkolach. Już się uczy o tym, że jedynka, dwójka. I jak ktoś chce wcisnąć 112, może pani tego jeszcze nie ogarnia, to pani wali jedynka. Jedno, nie za mocno, bo w pani przypadku pani telefon potłucze. Jedynka, dwójka. Jak pani będzie się na przykład 997, dziewiątka, dziewiątka, siódemka. Do tego naprawdę pani, nawet pani nie potrzebuje Jerzego Owsiaka. A czy my potrzebujemy Leszka Balcerowicza? No w tym programie czasami tak. 100 dni rządu, jak pan ocenia realizację obietnic wyborczych? Przede wszystkim pytanie powstaje, dlaczego 100 na 100? To jest jakiś kiepski zabieg marketingowy pod publiczkę i zresztą publiczka się nie dała nabrać, bo mamy większość chyba krytycznych opinii. Ale po drugie, to jest ważniejsze, jest treść. Czego tam nie ma? Nie ma zapowiedzi realizacji zasadniczych zmian ustrojowych poza praworządnością, co jest słuszne. Praworządność okej. Okay. Ale co do gospodarki, przez zapisu mieliśmy nacjonalizację, czyli rozrost socjalistycznego sektora w gospodarce. Ani słowa na ten temat. Zapisem mieliśmy wzrost wydatków budżetowych, w konsekwencji deficyt i podatków. Ani słowa. Tych stu. Miała być kwota wolna. Proszę pana, to bardzo dobrze, tylko trzeba powiedzieć, jak się to sfinansuje w sytuacji, w której mamy duży deficyt. No, deficyt empatii, to akurat z tej strony znamy troszkę pana Leszka Balcerowicza i jego wszelkie ekonomiczne dokonania, ale widać, że ciągnie, jak on by już coś sprywatyzował, coś by sprzedał, tak za przepraszam, gienie pieniądze, jakiś opchnął, tak jest, opchnął, jakiś Orlen, jakiś Tauron, jakiś coś, on tak. Nie może już wytrzymać w tym, że coś na przykład jest państwowe, chociaż przecież ośrodek marksizmu, leninizmu ma wpisany ukończenie go, zdaje się nawet, w swoim życiorysie. I tutaj no, coś mówi o jakichś socjalistycznych kwestiach. No tak. absolutnie. I teraz tak. No to skoro te firmy są takie złe i je trzeba opchnąć, to dlaczego one przynosiły i wciąż przynoszą, bo jeszcze ich nie opchnięto, ale jak trzeba będzie opchnąć, to opchną, przynosiły ogromne wpływy do budżetu państwa. Ogromne po prostu. A jak były sprywatyzowane, na przykład bank ten z żubrem, to przynosiły dużo mniejsze. No to jak? No to tak jak to zwykle u pana Leszka Balcerowicza. Wracamy do państwa po reklamach. W tych wyborach startujemy po to, aby odsunąć PiS od władzy w sejmikach. I pana zdaniem to jest możliwe? Jestem przekonany, że dzięki trzeciej drodze w bardzo wielu miejscach, w których do tej pory rządzi PiS, PiS przegra i będziemy mogli odsunąć PiS od władzy w sejmikach. Dobry wieczór jeszcze raz. Wydawało mi się, że w wyborach chodzi o to, żeby przedstawić pozytywną ofertę i pokazać, czym się różni od innych ofert. I dlaczego warto na nią głosować? Bo jeśli celem nadrzędnym, szczególnie w samorządach, jest to, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, to będzie tak jak na poziomie całego państwa. Czyli kompletna demolka, łamanie konstytucji i ustaw, żeby tylko dokopać Prawu i Sprawiedliwości. A już rządzenie nie ma żadnego znaczenia, a tym bardziej robienie czegokolwiek dla ludzi. Jeśli to jest recepta na wygranie wyborów, to po co robić w tej sprawie wybory, bo potem nie będą miały żadnego wpływu na to, jak ci zwycięzcy będą rządzić w tych samorządach. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Krzysztof Fezet. Raz jeszcze dobry wieczór. Mnie się wydaje, że pan Paweł Zalewski chciał powiedzieć coś takiego pełnego animuszu, zagrzewającego, animuszu, bo on się chyba elektorat. Wiceministrem obrony teraz jest. Też, ale też wiesz, no sondaże dla trzeciej drogi nie są zbyt łaskawe. Nie są. Jak jechałem teraz przez Polskę na święta i z powrotem, sporo rzeczywiście jest tych billboardów, bardzo dużo trzeciej drogi.
to pewnie wszystko z tych kubeczków, na pewno, banerów, a, pewnie też łzy. Te, co i tych toreb, co to pan Szymon tam przerabiał, łzy się zamieniły w szczere plakaty złoto z poprzedniej kampanii. Tak, to jest bardzo niewykluczone, no ale niestety, nad, czy stety może, nad trzecią drogą, no wiszą czarne chmury. Po pierwsze, pojawiły się plotki, że może pan Tusk będzie chciał wyciągnąć jednak PSL, jak mu Szymon Hołownia będzie czyli chciał fikać. Wykopać ich. Czyli po prostu wykopać pana Hołownię, no to wtedy pan Zalewski też będzie wykopany, bo już kiedyś, za przeproszeniem, był pan, panie Pawle, wykopany. I to przez pana Budkę, co rzeczywiście jest pewnego rodzaju ujmą. Obciachem jest. Obciachem nawet, tak. I teraz tak, no pan Gomoła, ten co miał oferować jakieś miejsca za jakieś pieniądze, twierdzi, że padł ofiarą prowokacji. Ale za marne 20 tysięcy, Krzysztofie. No tak. Nawaciki. Ale już są portale, które pozwalają mu się z tego tłumaczyć. Tak? Nic nie wynika z takich wywiadów. Aha. Kompletnie nic. Pan Gomoła kolejny raz mówi, no prowokacja, tu walka polityczna. No, ale mówił, ale że... nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało, że on mówił to, co mówił. A, no? Bo nie zna powiedzonka świętej pamięci Józefa Oleksego, bo Józef Oleksy, jak nagrano go tam z Aleksandrem Guzowatym, to mówił tak: głos mój, ale poglądy nie moje. A bardzo ładnie proste. Powiedziane, tak, przypomniałeś mi to. No i kolejna, dość jednak, bym powiedział, wstydliwa afera. Oczywiście to się może zdarzyć w każdej partii, ale żeby partia, która na sztandarach niesie świeżość, coś nowego, oczywiście wiemy, jak to jest świeże, tak jak za komuny był sketch słynny Jajeczka częściowo nieświeże. I to mniej więcej tak wygląda ta świeżość trzeciej drogi, czyli pan Dawid Durała, niestety, kandydat trzeciej drogi na prezydenta Katowic, no, oskarżony o przemoc wobec żony, wobec syna. Kolejna osoba wylatuje z listy trzeciej drogi, a pan Paweł Zalewski mówi, że tu chodzi o to, żeby pozbyć się pisowców. To przepraszam bardzo, panie Pawle, szanowny. A on był pisowcem, a nawet wiceprezesem partii. Pan Zalewski tak, no, ale pan Durała nie. A pan Durała nie. To dlaczego nie pozbywają się? Znaczy teraz już się pozbyli, no ale tam jest sprawa jakaś gruba i tak po kolei kruszą im się ich czołowi kandydaci. No bo jeśli facet startował na prezydenta Katowic, no to nie w kij dmuchał, jak się chyba no tak, można domyślać. No tak, to przecież prawda? Ważne miasto. Ale to uświadomiłeś mi, że pan Paweł Zalewski dlatego tak mocno zwalcza Prawo i Sprawiedliwość, że on je zwalcza w sobie. Mhm. To, że był wiceprezesem tej partii. Już rozumiem. I on nie może tego zwalczyć. Tak, nie daje mu to żyć jakoś tak spokojnie. I podobnie może być z panem Pawłem Kowalem. Aha. Z panią Joanną Kluzik-Rostkowską. No tak. Nie wspominając o panu... Musiałem odetchnąć, tak, bo to wielka postać. Tak. Radosławie Sikorskim. No też prawda. I jeszcze jakieś byśmy tam nazwiska pewnie... pewnie znaleźli na tej liście. No w każdym razie trochę czarnych chmur nad trzecią drogą się zbiera i trochę dziwne jest to, że już nawet nie ukrywają tego, że nie są żadną trzecią drogą, tylko no bo jeśli gdyby pan Zalewski powiedział, chcemy odsunąć Platformę i PiS od sejmików, szacun. Ale dlaczego, jak on jest trzecim rozwiązaniem, ta jego partia, czy obecna fuzja dwóch partii, to dlaczego tylko jednych chce odsuwać, a za drugimi, jak za panią matką? Hmm? A ja bym miał podpowiedź dla nich. I nawet nie chcę tam praw autorskich, bo ta trzecia droga już się tak zużyła, a teraz są wybory samorządowe, to co byście powiedzieli na to, żeby się nazwać Polną drogą? Mm-hmm. Tak się kojarzy swojsko. Ślepa uliczka na przykład też jest. Ślepa uliczka to od razu tak, ale Polna droga, tak, a pójdziesz sobie w pole, tu gdzieś lasek, tak miło, ptaszki śpiewają, trawka i tam zboże rośnie. Mm, no tak. Polna droga. No to jeszcze pozostaniemy przez chwilę wokół tematów związanych z trzecią drogą, bo pewne nieprzyjemne rzeczy dzieją się też w kampanii samorządowej. Tak jak dzisiaj pan Hołownia już był łaskaw powiedzieć o panu Tusku przeciwnie, tak okazuje się, że no, dochodzi do dantejskich scen w Polsce. Kandydat KO zaklejał plakaty konkurenta z trzeciej drogi. Został przyłapany. Na ostatniej prostej kampanii samorządowej w Tarnowskich Górach kandydat Koalicji Obywatelskiej Marek Breguła został przyłapany na zaklejaniu plakatów konkurenta z trzeciej drogi. Wacław Kroczek opublikował nagranie, na którym zwraca się bezpośrednio do kontrkandydata z KO. Panie Breguła, przyłapany na gorącym uczynku. Co? No, zalepiamy
plakaty innych kandydatów. Nie wolno. Jak nie wolno? No nie wolno. Jest ustawa, że nie wolno. Mój plakat pan zalepia. Koalicję powinniśmy mieć. Mamy w parlamencie koalicję. Ale przyjaciel zakającego. A zalepia pan. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja tylko dwa i koniec. Kto pierwszy, ten lepszy. Trudno. No. Gorzka lekcja politycznego realizmu. No, raczej egoizmu oczywiście. Ja rozumiem, że to jest trochę prawo dżungli, ale jak ci panowie już teraz tak się mają ku sobie, że tak powiem, to jak oni się będą mieć ku sobie, jak załóżmy wejdą powiedzmy do tej Rady Miasta, czy gdzie tam startują, no tak. Razem się tam pozabijają po prostu. Zresztą, i tak żeby... obcesowo trochę było. To bardzo, co pan tam robisz? Ale tyle wystawało tego, co to tak. Przyszedł z pretensjami, no nie zakleiłem cię całego. Tak. Jak wyjaśnił. Zdecydowanie. Ten, który zaklejał, to Koalicja Obywatelska. A ten mówi, że kto pierwszy, ten lepszy. A zaklejany, ten co pierwszy tam poszedł tą trzecią polną drogą i pół słupa okleju, jak nie więcej, to był właśnie pan Wacław Kroczek z trzeciej drogi. Ale to tak jest teraz, że się bierze jakąś tam drabinkę i się zasuwa, żeby samemu tam sobie kleić, najlepiej po nocy, bo by wtedy ten, tak. Ten pan go tam nie przyłapał, na przykład o 4 w nocy. No tak, o. Ale wtedy mogłaby policja przechodzić, a. Albo straż miejska. A to by powiedział, z jakiej partii robisz? Koalicja Obywatelska. A, pozdrowienia od ministra Kierwińskiego. A to pomożemy. No. To tak, pomożemy to zakleić. Pomożemy, tak. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Tak jak bardzo chcę pomóc warszawiakom pani Agata Diduszko. Najpierw pokażemy, co wymyśliła, a potem powiemy, dlaczego to jest jakaś kompletna paranoja. Michał, droga wolna. Możesz jechać. Droga rowerowa nie może być torem przeszkód ani miejscem do zabawy wchowanego z przechodniami, bo to niebezpieczne. Jako warszawska lewica zadbamy o standardy bezpieczeństwa ścieżek rowerowych. Rok 2024 to chyba najwyższy czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów w dużym mieście. Ja podziwiam poświęcenie pani Agaty Diduszko. A ja jej męża. To duży wątpliw. Ale on zmartwychwstał, ale to. No czy tak? To powiedzmy. Druga postać w historii. Podniósł się z chodnika, no. Która tam zmartwychwstała. Tak. Już nie kpiąc sobie, bo pan Diduszko sobie zakpił jakby z tego. Owszem. Natomiast podziwiam jej poświęcenie tutaj, bo ci panowie, którzy tam sobie jakby jadą na tym samym rowerze, nie przyszli z rowerami. Tylko ona przytargała ten rower, a oni się tylko przy nim ustawili. Bo jakby przyszli bez roweru i wszyscy troje. No, tak. Bez roweru to... Czyli niedaleko pada pani Diduszkowa od pana Trzaskowskiego w sensie traktowania własnej płci. Chociaż to jest kobieta bardzo wyzwolona. A dlaczego to paranoja? Ponieważ pani Diduszko startowała w 2018 roku do Rady Miasta z ramienia, no nie członka akurat, ale z ramienia Koalicji Obywatelskiej. I dzięki temu się tam dostała. Teraz startuje już no, z ramienia w dalszym ciągu nie członka lewicy, ale jest na przykład w warszawskiej Radzie Kobiet przy prezydencie Warszawy. O, i nie wiem, czy można być jednocześnie i Diduszką, i Diduszkową, no, że tak powiem. No, chyba się nie da, bo krytykuje swojego pryncypała, który jej tam nieba przychylał. Jest jedno chyba z jego większych ulubieńc w tym ratuszu, po czym wychodzi i tylko dlatego, że za chwilę wybory, no to pokazuje mu, przepraszam, no właśnie taki rower, no żeby nie powiedzieć, że środkowy palec troszeczkę. Ale coś mi tu nie pasuje, no jak jest warszawska Rada Kobiet, tak. To jeśli jest przy prezydencie Warszawy, no. To Rafale Trzaskowskim, to by wskazywało na to, że to jest jakiś właściciel czego, haremu, czy czegoś, a nie mogą być sobie warszawską radą bez tego przy prezydencie? Może ona się zajmuje innymi rzeczami. A może tam trafiają akurat właśnie, nie wiem, nie znam reszty składu, mogę sprawdzić do jutra. A bez prezydenta nie mogą być? Ale może trafiają tam takie panie, które jak
przyjdzie co do czego, pojawi się kampania wyborcza albo cień kampanii, to tamten zardzewiały nóż, jak te brutusy w spódnicach, będą wbijać panu Rafałowi. Teraz zobacz, tu pani Biejat startuje, tu startuje pan Bochański, no a tutaj pani Diduszko, powtórzę, była jedną z ulubienic w ratuszu. Nie wiem, jak będzie teraz. Aha. Absolutnie, to się może no i zmienić. Jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniał. Radna Warszawy, wiceszefowa Komisji Kultury i Promocji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. To wypromowała. Ale kultury rowerowej? U nas się rowerem nie da jeździć po tym mieście w ogóle. No ja Krzysztof, tam się zajmuję promocją tego, ale nie teraz. Ale no. Kultury rowerowej czy generalnie kultury? No chyba ani jedno, ani drugie za bardzo w tym przypadku, bo ja jeszcze pamiętam, jak pani Agata Diduszko twierdziła, że próba podzielenia się z nią, przełamania się z nią opłatkiem narusza jej światopogląd. Aha. Całkowicie. No bo ja tam nie jestem przeciwnikiem rowerów żadnym, bo sobie lubię pojeździć, ale pani Diduszko mi się kojarzy z ideologią rowerstwa, co jest z jeżdżeniem rowerem ma mało wspólnego, bo ideologia rowerstwa polega na tym, że nie istnieje świat, na pierwszym miejscu w hierarchii bytów jest rowerstwo i rowerzyści, a potem gdzieś tam jakaś emanacja na niższe gatunki z samochodem osobowym na samym dnie. No i dlatego pan Rafał tak zdążył z tą kładką, wiesz, tu sklep, tu trzeba winąć taśmą, to jakieś nity jeszcze wystawały, tam ludzie pokazywali, kładka jest zrobiona. No i zamiast pójść powiedzieć, mój pryncypał Rafał Trzaskowski zrobił piękną kładkę, zrobiliśmy to razem, my Lewica i oni Koalicja Obywatelska, to nie po cichu, no, tu się jeździć nie da. Właśnie. Gdzie my jesteśmy, co to za miasto jest w ogóle. A dlaczego oni tego nie nagrali na tym moście kładce? Żeby nie podkreślać zasług. Bo tam też nie ma trasy rowerowej. Tam też nie ma trasy rowerowej, ale tam można w wodę wjechać. Celowo. Można w wodę wjechać i wtedy rower się zmienia na rower wodny. Skok składki do wody. No. Nowa konkurencja. Oj, tak. To chociaż może taką przyszłość by miało. Przynajmniej z czegoś Warszawa by teraz była słynna. Bo oni jak tam za tych krzaków wyjeżdżali, to tak sobie pomyślałem, że i panie Rafale, mówię do pana prezydenta Trzaskowskiego, ta cała zielenina w Warszawie to do wycięcia po prostu, bo pani Diduszko z tym drugim panem muszą wychodzić za krzaków, żeby sprawdzić, czy jest wolne. Jak się to całe zielone wytnie, to będzie widać po prostu i rowerstwo będzie sobie jeździć. Pan Diduszko mógłby sobie dorobić też, prawda? Wycinając te krzewy. Tak, tak, ale w pozycji horyzontalnej oczywiście, bo to jest ta pozycja, którą chyba, tak, jak najbardziej. Z którą się najbardziej w tej chwili kojarzy. Przyzwyczaił się. No ale jeśli państwo przez chwilę chociaż pomyśleli, że państwo już coś wiedzą o kampanii samorządowej i że to są rzeczy, o których się filozofom nie śniło, no to proszę obejrzeć nasz kolejny materiał. Może najpierw przedstawmy się. Ja nazywam się Klaudia Stępień, a moja koleżanka to... Agata Kokoszka. Dokładnie. Obydwie kandydujemy do Rady Miasta z okręgu trzeciego. Teraz tak. Powiedzmy. Mamy dzisiaj taki evencik i stwierdziliśmy, że zrobimy mega fajną akcję. Czyli będziemy pytać wszystkich przechodniów, których gdzieś tam złapiemy i ogarniemy, jak sądzą, co by tutaj w moim mieście można było jeszcze zmienić, gdzie by można było coś tutaj dodać, jakieś nutki pikanterii. I wiecie, no zresztą, Aga, powiedz mi, co ty myślisz na temat aktualnej jeszcze jakby służby rządzącej w tym mieście? No, może bym się nie wypowiadała. No to może jednak lepiej nie, ale inni się z chęcią wypowiedzą. Idziemy teraz w miasto. Nie wiemy tak naprawdę, co się może tutaj wydarzyć. Czy ktoś nam odpowie na nurtujące nas pytania? Czy tak naprawdę wszystko jest okej? Balaton. A może Trzy Wzgórza? A może eventy muzyczne, jakieś fajne takie i gamingowe. Może osoby starsze. O! Coś dla osób starszych, dla seniorów. O! A co? Jakieś domy. Sanatorium. Tak. Lepsze niż ciechocinku mordy. Znaczy, mi się to bardzo podoba. Do czego te panie kandydują? No bo do tego... Mam straszyć... Mam podać tego, nazwę na miasta, co wygląda, żeby teraz część widzów po prostu odeszła zapłakana od telewizora. Do tego, na co to wygląda, to się zgłasza i to nie ma wyborów. Nie ma tam wyborów. Znaczy, nie, wybór się to zawsze jest. Po prostu. Wybór to jest w sumie... Znaczy, to też da się. No pani Kokoszka i pani Croft, nie wiem, no... To był Wodzisław Śląski. Jeśli tego jeszcze nie powiedziałem, to bardzo państwa serdecznie przepraszamy. To był taki, jak pani mówią... Iwencik.
Jak nazwać ten nasz kolejny materiał, to nie wiem. Z reguły o tej porze i w przypadku tego człowieka mówiłem, czyż nie dobija się koni i nie chodzi o konia. W tej czystej wodzie, którą zaproponowaliśmy, jest zawarty taki pomysł, żeby pokazać różnicę, przede wszystkim różnicę między tym, co było i tym, co jest. Jeżeli ktoś uważa, że czyż obiecał czystą wodę i czystej wody nie ma i on jest kłamcą, to nie chce z nim rozmawiać, bo jest głupkiem. Jest głupkiem dlatego, że ktoś, kto nie dostrzega różnic między tymi cieczami, jest głupkiem po prostu, albo ma złą wolę i nie warto z nim w ogóle podejmować żadnej dyskusji. Te dwa światy się różnią dramatycznie, bardzo wyraziście i bardzo stanowczo. Proponujemy na pewno inną jakość niż ta, która była. I w tym znaczeniu to jest czysta woda. No, zgadzam się, że jakość jest rzeczywiście zupełnie inna niż była wcześniej. Zdecydowanie nawet widać po wynikach oglądalności, że kiedyś ta jakość jednak przykuwała dużo, dużo więcej ludzi przed telewizory, widzów. A teraz no, telewizja prowadzona między innymi przez pana Marka Czyża no, nie przyciąga ani fanów czystej wody, ani fanów czajki za bardzo. No, generalnie już nie mówię o tych wpadkach wszystkich, bo w innym wywiadzie pan Czyż nawet przyznał, że to, co tam na początku robili, było beznadziejne, natomiast nie powiedział, od którego momentu datować, że to już nie jest beznadziejne. Mi się wydaje, że, no, że to cały czas jeszcze tak trzeba liczyć chyba. Ale o co chodzi z tą wodą? No, jeśli to ma być metafora telewizji, no, woda składa się z wodoru i tlenu. No tlenu to ja tam za bardzo nie widzę, powiem ci. Właśnie mam wrażenie, że jakieś to narzędzia wtedy uciskowe. Ale to nie jest woda wtedy. No a przepraszam, a jak przyjdzie na przykład polityk Koalicji Obywatelskiej, tak akurat mi się skojarzyło, i leje wodę, i leje, i leje. Wodę leje, nie Ale ona nie jest czysta wtedy. No nie jest czysta. A to, jeśli to będzie Bartłomiej Sienkiewicz? To taka berbelucha. A jeśli to jest. Będzie Bartłomiej Sienkiewicz, to to, ma, to jest jeszcze bardziej nieczysta. A może być czysta, ale nie woda. Też wtedy. Ale to wtedy jest C2H5OH. A, czyli to jest inny wzór. A nie H2O. To jest inny wzór. To jest inny wzór. Zastanawiam się, jaki jest wzór, według którego no bo tu ten węgiel robiona jeszcze. Jest teraz telewizja publiczna. Tutaj ten węgiel jeszcze dochodzi. Węgiel. Węgiel to by się chyba przydał panu Czyżowi troszeczkę, mam wrażenie. I to zdecydowanie taki apteczny węgiel. By się przydał, aha. Bo no, tak nieładnie troszkę, znaczy jak ktoś uważa, że ja robię złą telewizję, to jest głupkiem i nie będę z nim gadać. No, żeby to pan Szymon w pierwszych tygodniach swojej kariery politycznej miał mówić. Teraz już wszystko wie, to już przecież pokazywaliśmy, ale tak, wytrawny dziennikarz od czystej wody, od lania po prostu i nie powiem czego jeszcze. Ja powiem i co. Szczerze, że mam kłopot z odróżnieniem tej czystej od tej innej czystej. Bo nie oglądam, bo mnie to w ogóle nie interesuje, ponieważ niczego się stamtąd nie dowiaduję. Ale te wpadki są fajne czasami. Takie. No tak, ale to potem tylko, można no to nie, sobie to potem znaleźć w internecie. Tak. Nie, no przecież nie będę siedział. Nie trzeba się tym. Nie będę siedział 2 godziny i czekał na 4 wpadki, prawda? Po prostu stwierdziłem, że to jest mi do niczego niepotrzebne i chyba wielu z państwa też stwierdziło, że oglądanie pana Czyża i spółki też jest im do niczego niepotrzebne. Natomiast oglądanie nas polityki na deser i telewizji w Polsce jest bardzo potrzebna. A kto tego nie wie, ten jest Czyż po prostu. Dobranoc państwu. Dobranoc.